Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku, który przygotowałam specjalnie dla rowerzystów. Dzisiaj będziemy testowały trasę do Nielisza z Zamościa. Razem z moją przyjaciółką Beatą, właścicielką sklepu komisu Tuptuś w Hetmanie w Zamościu. Cześć! Zapraszamy Was bardzo serdecznie, bądźcie z nami. Jedziemy! Jedziemy już jakiś czas, a ścieżka do Nielisza w całości ma około 19 km. Po drodze możecie zobaczyć takie piękne, swojskie widoki. Krówki sobie do nas idą. Klimaty swojskie, bocian leci nad krówkami. Po godzinie czasu i 18 przejechanych kilometrach jesteśmy w Nieliszu. Jechałyśmy wśród pięknych pól rzepaku, bardzo wygodną, dobrze dostosowaną ścieżką rowerową. Dzisiaj jest niedziela, więc ruch jest dosyć spory, ale jeżeli przyjedziecie tutaj na tygodniu, nie będzie żadnego problemu, żeby na spokojnie przejechać ten odcinek. Jesteśmy przy zbiorniku w Nieliszu. Wiele osób przyjechało tutaj dzisiaj, żeby miło spędzić niedzielę, pojeździć rowerem lub pospacerować. I jesteśmy na plaży w Marinie. Jest dzisiaj tutaj bardzo przyjemnie. Wiele osób spaceruje, niektórzy już nawet się opalają. Inni pływają motorówkami lub po prostu odpoczywają. Dzień jest wyjątkowo piękny, aż trudno uwierzyć, że to maj, bo można by spokojnie powiedzieć, że jest środek lata. Jest tutaj plaża, molo, a także miejsca piknikowe, gdzie możecie coś przekąsić podczas swojej wycieczki. Pora wyruszyć dalej leśną ścieżką nad Zalew Moczydło. Ale zanim tam dotrzemy, zatrzymamy się na chwilę, żeby posłuchać pięknego koncertu Żab. Kiedyś chyba była taka piosenka "Pocałuj żabkę w łapkę". To tutaj jest kogo całować. Jest tutaj kilka niewielkich zbiorników i jeden ogromny. Porozumiewają się między sobą. Niestety, leśną ścieżką nie udało nam się tutaj dotrzeć. Ale szczęśliwie jesteśmy nad Zalewem Moczydło. To miejsce jest naprawdę atrakcyjne. Mnóstwo ławeczek, mnóstwo punktów do siedzenia, molo, plaża, platforma widokowa. Wszystkie te atrakcje sprawiają, że to miejsce może być idealne na spędzenie weekendowego południa. Jeżeli chodzi o sytuację koronawirusową, dużo osób chodzi w maseczkach, część nie nosi ich, część ma troszeczkę zdjęte. Pora wracać do domu. Przed nami kolejne 19 km, ale mogę z czystym sumieniem polecić Wam ścieżkę rowerową Zamość-Nielisz, a także Nielisz-Zamość. Warto się tutaj wybrać rowerem, tak naprawdę całą rodziną, ponieważ ścieżka jest bardzo dobrze przygotowana, dobrze oznaczona, wygodna, nie ma większych przewyższeń, jedzie się szybko, sprawnie i przyjemnie przy pięknych okolicznościach natury. Przyjeżdżajcie do Nielisza, zapraszam Was serdecznie i ruszamy w drogę powrotną. Po przejechanych 50 km docieram szczęśliwie do domu. Gorąco jeszcze raz polecam Wam tę wycieczkę, szczególnie dlatego, że trasa jest wyjątkowo bezpieczna i możecie się tam wybrać całą rodziną.